Te wspaniałe sufity i fryzy wspierał największych artystów epoki renesansu. Nauka i sztuka stały się kolejną areną, na której można było zdobywać prestiż i siłę. W tej nowej epoce prostacki wojownik nie cieszył się szacunkiem. Virginio zaangażował jednego z najlepszych poetów Neapolu, aby uczył go kultury, sztuki i etyki. Te lekcje zostały ukazane na ścianach w komnacie wiedzy w formie alegorii logiki, astronomii, geometrii i retoryki. Podczas gdy wpływy różnych potęg w Rzymie rosły i malały, fortuna nie opuszczała Virginia. Małżeństwa zawarte w XV wieku umocniły potęgę dziedziców Odeskalki. Virginio ożenił swego syna z neapolitańską księżniczką. Wielki patron sztuki spogląda triumfalnie z fresków Romano, mając fortunę po swojej stronie. Latem 1492 roku kardynał Borgia dzięki przekupstwu został papieżem jako Aleksander VI, najbardziej zdradliwy i występny papież w historii, słynny z obscenicznych zachowań, z bezwstydności, kłamstw i okrucieństwa większego od barbarzyńcy. Przerażony wzrastającą potęgą Virginia, papież napadł na Neapol i zaczął przygotowywać się do zniszczenia Orsinich. Głodny italskich bogactw, król Francji zgodził się mu pomóc i wyruszył do Włoch z 30-tysięczną armią. Aby zdobyć Neapol, przeszedł przez Florencję, rozpoczynając 3 dekady wojny. Virginio, mistrz politycznych zwrotów, wysłał do króla Francji swego syna z niezwykłą propozycją. Syn Virginia miał pomóc najeźdźcom, podczas gdy jego ojciec miał pozostać w Neapolu. Był to desperacki krok. We Włoszech wrzało jak nigdy wcześniej. Papież wysłał swoją armię, aby zdobyć zamek Odeskalki. Teraz nawet król Neapolu zdradził Virginia. Pan Odeskalki znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Papieska armia zajęła wszystkie ziemie Orsinich i założyła obóz u bram Odeskalki. Virginio nie miał wystarczających sił, aby obronić swój zamek, uwięziony przez króla Neapolu na wybrzeżu, w łańcuchach. Zmarł udręczony swym upadkiem. Stał się kolejną ofiarą papieża. Został otruty. Kiedy dymy opadły, armia papieża nie była w stanie zdobyć murów zamku Odeskalki. Papież chciał przekupić obrońców. Wysłali mu swoją odpowiedź, zniewagę, przywiązaną do szyi osła. Upokorzeni najeźdźcy wycofali się. Pewnego lata, prawie 100 lat po ślubie Virginia, Orsini urządzili kolejne wspaniałe wesele.
Paolo Giordano Orsini, książę Bracciano, ożenił się z Izabelą Medici podczas wspaniałego bankietu w maskach. Przygrywali ustrojeni w jedwabie muzycy. Ale ten ślub miał także polityczny cel. Był to związek wielkich rodów, co symbolizowało połączenie herbów Medicich i Orsini. Pan młody przygotował wspaniały strój dla swojej narzeczonej. Paolo uosabiał niezwykłe apetyty Orsini, ale miał w sobie niewiele z przenikliwości Virginia. Piękna, błyskotliwa i utalentowana Izabela została zaręczona w wieku 11 lat. Jej miłością miały się stać podstęp, okrucieństwo i morderstwo. Wspaniały pokój z balkonem, wznoszący się ponad miastem, ukazuje uwielbienie, jakim Paolo darzył swoją młodą żonę. Wspaniałe zdobienie wnętrza, łączące symbole obu rodzin, miało kupić jej miłość. Śmiały napis nad kominkiem głosił: ciepło przed Bogiem. Dla swej żony Paolo udekorował także czerwoną komnatę, nazywaną później pokojem Izabeli, na zawsze związanym z jej legendą. Sufit przedstawiał starożytny mit o Psyche, kochance bożka Kupidyna. Zabronił jej spoglądać w swoją twarz, ale ona zignorowała to ostrzeżenie, co spowodowało, że kochanek zniknął. Legenda rosła, ponieważ Izabela także przyczyniała się do znikania swych kochanków. Po spędzonej nocy Izabela prowadziła ich do drzwi, za którymi była pułapka. Nieszczęśnicy spadali do szybu nabijanego ostrzami i znikali w otchłaniach zamku. Romanse Izabeli stały się głośne i boleśnie raniły Paola, który stał się tak monstrualnie gruby, że tylko najsilniejsze konie mogły go unieść. W końcu książę nie mógł już tego znieść. Udusił Izabelę w jej łóżku i zadziwił Europę krwawym skandalem rodzinnym, który rozegrał się w Odeskalki. Po trzech stuleciach ekstrawagancji Orsinich pieniądze miały teraz tworzyć potęgę rodu z Odeskalki. Kiedy jeden z członków klanu został papieżem pod koniec XVII wieku, rodzina kupiła zamek na aukcji i upewniła się, że ich renesansowe dziedzictwo zostanie zachowane. Komnaty pałacu przywołują wiek twórczości i piękna, a także echa mrocznych czynów z dawnych czasów. Poniżej podwórzec rozbrzmiewa groźbami, którymi wojownicy przed wiekami wymuszali hołdy dla panów z Odeskalki.
for the vanished masters of Odeskalki. Wersja polska, Studio Kompany, Warszawa. Tłumaczenie tekstu Marcin Sokołowski. Czytał Wojciech Gąsowski.